Cześć, 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 witajcie kochani. Mam na początek wiadomość dla tych, którzy przelinuksiarzy, to znaczy tych, którzy interesują się przenośnymi dystrybucjami, takimi jak Ubuntu Studio. Przed chwilą miałem coś takiego, że jak próbowałem zrobić zdjęcie ekranu w ten sposób i zapisać, dawało mi komunikat, że nie można tego zrobić. I jak przyjrzałem się tutaj temu katalogowi głównemu, który, jak wiemy, to znaczy niektórzy wiedzą, znajduje się w pamięci podręcznej tej RAM, było 0. Czyli widocznie zatkaliśmy przez te kilka ostatnich dni tymi dużymi plikami całą pamięć. I nawet nie chciało się rejestrować zdjęcie. No i to mnie trochę zastanowiło i po prostu jeden z tych plików większych takich WOB-ów, ten WOB, który przekonwertowaliśmy tutaj na ten właśnie Waikiki, który ma 780, a tamten oryginalny miał 900 ileś, po prostu miejsce się uwolniło i w tej chwili mamy 900 ileś tam wolnego. Patrzcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi nagrywanymi tutaj. Ten wczorajszy miał 6,4, to było trochę prawie 3 minuty, a to pół godziny 780. Wygląda na to, że trzeba sobie zrobić na tym przenośnym gwizdku. A, to już nie tak. 2,2. Na nowy rok folderek i tutaj sobie przekopiujemy ten, nie pamiętam, czy ten już był. No nie, już niech będzie na nowy rok, żeby nie mieszać, czyli ten wczorajszy. O, to dwa zrobiłem, no nie szkodzi. I ten drugi 377, no tak, on też półgodzinny był, zdaje się. No i to chwilę może potrwać, 1 megabajt, to znaczy on tam prawdopodobnie system porządkuje i znajduje odpowiednie miejsca tam w tym rejestrze tych plików na tym dysku. I to czasami chwilę trwa. A przy tym wszystkim tutaj nagrywamy i to pewnie też trochę zajmuje. O, już przeszło. Tutaj niby pokazuje, że 1 stycznia, w rzeczywistości już jest 2 stycznia, tylko że dlatego, że ten system jest przenośny, on sobie używa tego uniwersalnego czasu. Nie pamiętam tego, Greenwich Time, o. Tak myślę. I teraz patrzcie, jak tutaj przejdziemy, ten już nam... Mamy tego Waikiki? Czy nie mamy? Zobaczymy. Zwiedzamy Paryż. Jest, jest Waikiki. Czyli to możemy... Teoretycznie no... Który? Nie ma. Ten usuniemy, żeby... Nie, ten nic nie da. Ten, trudno. Shift, delete,
usuwa na tak zwany cimper comper, czyli nie pozostawia żadnych śladów i powiększyła nam się pamięć ta podręczna przenośna do 1,7, czyli możemy dalej ględzić. Chciałem w zasadzie mówić, jako że jest taki początek dnia, o paru innych rzeczach, tylko się zagadałem, kurczę, będę musiał to nad tym trochę popracować. Że chciałbym, żeby w tym roku moja działalność była pod hasłem Output Before Input. Niedawno oglądałem takie filmiki w kanale takiego artysty, w zasadzie niby rzeźbiarza, ale artysty multimedialnego, Toma Saxa chyba Tom Sachs się nazywa, który tam w jednym z tych swoich przykazań czy głównych zasad mówi output before input, czyli zanim wskoczysz na internet, tam sobie buszować, to zrób jakąś rzecz, to co robisz, czyli jak robisz obrazki, zrób obrazek, jak robisz filmiki, zrób filmik, jak robisz żarcie, to zrób żarcie. Gdzieś tutaj mamy plik, który szablony KL. Tutaj będzie trzeba też porządek zrobić. Po prostu zrobimy nowy folderek i przeciągamy tylko te pliki, które są konieczne, a potem, bo te się okazało, są w wielu wersjach, to nie potrzeba tyle. Ostateczną wersję, a te pośrednie niech sobie zostaną. O, to. O. To jest książka lat, wersja robocza, tekstowa. Co się tutaj działo w zeszłym roku? Sporo ludzi poodchodziło. Zmarli. Koterbska, która mi się bardzo... O, Phil Spector. Phil Spector, jeden z takich najbardziej pieprzniętych, ale genialnych producentów muzycznych. Maria Koterbska, która mi się kojarzy bardzo z dziedzictwem, karuzela na Bielanach co niedziela, beczka śmiechu i wesela. Niestety odeszła, no, ale w słusznym wieku, prawie setki dobiła. Ryszard Szurkowski. Tak, bardzo sympatyczny kolarz, słynny w swoim czasie, tak jak Lubański. Duma naszego narodu. Dla mnie o tyle ciekawy, że przez jakiś czas z nim chodziłem do jednej klasy w dosyć dziwnych okolicznościach. Jakieś się zapisałem na jakieś taki kursy, bo wyszło tak, że chciałem robić eksternistycznie liceum, szkołę średnią i gdzieś tam za polikliniką tam trzeba było jechać tramwajem, takie były
wieczorowe kursy, parę razy w tygodniu się chodziło na te kursy i potem się zdawało egzaminy takie, to było chyba zaoczne. I ten Rysiek na jego chyba chcieli po prostu przepchnąć na studia, bo chłopak wyraźnie był zdolny, ale no, kto ma czas, kurczę, jeżeli przy takim ostrym trenowaniu, kto ma czas na tam wkuwanie rzeczy. Także on po prostu tam parę razy, kilka razy więcej był niż ja. Bardzo sympatyczny facio. Także szkoda Szulkowskiego. Kowalewski, kocham pana, panie Sułku, to też taka postać legendarna. Mary Wilson z Supremes, chyba taka bardziej, no nie wiem, nie chciałbym porównywać ją z Dianą Ross, ale znacznie dla mnie znacznie jakaś bardziej nie będę mówił, ale kurczę, no mądra kobieta. Chick Corea, super muzyk, też bardzo go lubię, skromny, ale taki no genialny w swoim rodzaju tej muzyki, takiego jazziku, jazz rocku. Aleksander Doba. To coś tam mi się obiło, ale jakoś tam specjalnie nie wiem o nim. Za dużo, chociaż powinienem. Michael Somare, to mi... To jest ser, bo Anglicy jakoś tam nadają tym wszystkich głowom państwa swoich byłych kolonii tytuły szlacheckie, czyli Sir Michael Somare. Pamiętam jego z takiego jakiegoś filmiku, w którym on, dokumentalnego chyba, on normalnie tam w polityce, w parlamencie, w tej Nowej Gwinei, Papui Nowej Gwinei, udzielał się bardzo, ale odwiedził tą swoją rodzinną wioskę i mówi, no patrzcie, no oni nie mają tutaj takich problemów, nie martwią się o rachunki za prąd, nie martwią się o czynsz, są szczęśliwi. Nie wiem dokładnie, czy ci, którzy tam mieszkali bez światła i wodociągów, to byli tego samego zdania, no ale on miał po prostu inne spojrzenie na to, co oni tam przeżywali. To Koshinoda. Przyznaję szczerze, że dowiedziałem się o niej dopiero jak zmarła w wieku 107 lat. No, znaczyć to może, że sztuka niekoniecznie wykańcza w młodym wieku. Takie sobie motto do tego doróbmy. Michael Gudynski. On tutaj w Australii bardzo znaną postacią był, kumplował się ze wszystkimi znanymi muzykami takimi, no, głównie rockowymi. I no, było to niespodziewane. Niby 68 lat, kiedyś to było no, normalne, że w tym wieku się odchodziło, tutaj
Było to zaskoczeniem i dużym ciosem, bo był bardzo lubiany. Chris Barber. Nie wiem za bardzo, zbyt wiele o nim. Jacek Łukasiewicz, Olgierd Buczek, to coś tam pamiętam. Adam Zagajewski, też coś mi się obiło o uszy. George Segal, też pamiętam, tak jak przez mgłę. Beverly Cleary. Carla Sampati, to może na pewno wie o niej więcej, bo ona była taką projektantką mody na stopniach opery sydneyjskiej. Zasłabła, czy tam potknęła się, przewróciła i odeszła. Kto tutaj jeszcze jest? A no właśnie, Grzegorz. A nie, to jesteśmy, wróciliśmy do 20. A tutaj jest 21. Ursigal, Beverly Cleary, Sampati, Saroja, Mieczysław Wójcik, aktor, Tadeusz Pałka, Krzysztof Krawczyk. Śmiali się z tych, których... którzy lubili Trubadurów i Krawczyka, a jeden z naszych kumpli, Janusz Merkel, tak zwany starym, mówi, ja lubię i wiem, że będą się ze mnie śmiali, ja go lubię. No i go lubił. Ja też go w pewnym sensie lubię. Krzysztof Krawczyk, Prince Philip, no to wszyscy wiemy. Bernie Madoff, to ten, który zrobił taką aferę. On był bardzo taki miły w obejściu i sympatyczny. I nie jestem pewien, czy on jakoś świadomie knuł. Po prostu zrobił taki system, gdzie no... piramidowy, że dawał 25% zarobić, no tylko, że to nie było za bardzo pokrycia w tych. Andrew Peacock to był polityk i znany był w świecie sztuki z tego, że to była para z Shirley MacLaine. Milwa, to tak jak przez mgłę pamiętam. Olimpia Dukakis. Lloyd Price, to pamiętam, że fajny głos miał. Lucjan Kaszycki, to o tyle pamiętam, że mam płytę z piosenkami jego autorstwa. Bardzo znane są te piosenki, bardziej niż jego nazwisko. Nie pamiętam w tej chwili, tak nie potrafiłbym z pamięci wymienić, ale wiem, że to jest jeden z takich bardziej znanych tekściarzy. Lat głównie tam 50-tych, czy może 60-tych, 70-tych. Ferdynand Matysik, to też chyba coś jakieś tam. Marian Zacharewicz, Henryk Samsonowicz, to też mi się obiło. Janusz Tryzno. Tomasz Wesołowski.
to dopiero się o nim dowiedziałem, o jak zmarł. Kazimierz Kowalski, to pamiętam z dawnych lat, jakże śpiewał sobie basem. Don Everly, The Everly Brothers, to bardzo, bardzo fajny był taki duet w latach 60. Lubiłem. Dream, 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 dream. I takie inne. Charlie Watts, no to przesympatyczny perkusista Rolling Stonesów. Teresa Żelizgara, Mikis Theodorakis, Tomasz Knapik, znany aktor głosowy, dubbingi robił. Mikis Theodorakis. On zdaje się skomponował muzykę między innymi do tego filmu Greg Zorba z Greek. Ta-dam, ta-dam, ta-da-da-dam. Belmondo. Pamiętam, jak ze Zbyszkiem Słoniowskim poszliśmy na film Szalony Piotruś. Pierre Le Fou, chyba. I to na mnie takie dziwne wrażenie zrobił ten film, dlatego że piękne kolory, taka bajeczna sceneria, a Piotruś wziął dynamit i się wysadził jak w kamieńcu jacyś tam. Wiesław Gołaz, no też. Jeżeli miałbym tak z czym mi się kojarzy, no to oczywiście w Czterech Pancernych. Przepraszam. I żona dla Australijczyka. Grał takiego emigranta polskiego, który sobie szukał żony i w zespole jakimś tam, nie wiem, chyba Mazowsze znalazł. Fajny film był śmieszny. Aleksander Rybczyński, Clive Sinclair. O, to chyba chyba niedawno. W jakimś kanale był niedawno filmik o tym ZX Spectrum. Alfred Miodowicz, Czesław Lasota. Colin Powell. Michaj Csikszentmihalyi. To dosyć fajny, ciekawy taki psycholog, który taką koncepcję flow, czyli takiej pływu badał i jak w coś takiego wejść. Ryszard Filipski. Bert Newton. Aha, nie, jeszcze wcześniej. Józef Lewicki. Pływak. Trener w Wrocławiu. To może postać nie jest ogólnie znana. Dla mnie ważna w
ten sposób, że w pewnym sensie w jakiś sposób był moim trenerem. Nie wiem, czy to tam przez pół roku, czy przez rok, może nie pamiętam dokładnie, ale w naszej klasie to pływał Grzesiek. Nie pamiętam w jakim klubie. Dorota to w Juwenii pływała. Piotrek w Pafawagu. A my z Ryśkiem Michnowskim zapisaliśmy się do klubu pływackiego Czarni. I tam chodziliśmy na basen i właśnie ten pan trener Lewicki nas tam uczył. Ja za bardzo sobie nie radziłem z kraulem, ale byłem niezły, jeżeli chodzi o grzbietowy. Także on mówił, ćwicz to i kurczę ten. A Rysiek Michnowski, nie wiem, on grał na wiolonczeli i no nie był jakiś taki usportowiony specjalnie, chociaż jeździł na nartach z rodzicami, tam wyjeżdżali w góry. Pewnie dlatego jest teraz w Szwajcarii muzykiem. Bert Newton miał fajne momenty. Taki bardzo znany, można powiedzieć, aktor, ale postać telewizyjna, takie śniadaniowe programy prowadził i różne inne. Andrzej Zaorski, no to legendarny. Radiowiec. Paramount Pictures mieli taki sketch chyba z Marianem. Maniuś i Jędruś. Ryszard Wadowski, no to Klub Sześciu Kontynentów. Bardzo, bardzo fajna osoba. No a potem Wilbur Smith, David Gallipoli. No, to znaczy, w kilku takich klasycznych australijskich filmach, gdzie występuje postać. Kto wie, czy nie ślepy pelikan, czy on tam nie był w tym. O, Janosz Kabor. To zespół Omega, słynny utwór Dziewczyna o perłowych włosach. Chęciński, to zdaje się sami swoi chyba. I tam Kochaj albo rzuć, czy no fajne takie sympatyczne. Tadeusz Ross to też w radio w powtórce z rozrywki często go powtarzali. No i E.O. Wilson. Edward chyba Osborne. Biolog. Bardzo interesująca postać. Miałem do niego zawsze jakiś taki, nie tylko wielki szacunek, ale i taki po prostu wydawał mi się bardzo dobrym człowiekiem. Ale wyczytałem w Wikipedii, że nie za bardzo zgadzał się z Stevenem J. Gouldem, którego też bardzo lubię z trochę innej strony. I to takie dziwne uczucie wywołuje, jeżeli się kogoś
jeżeli dwie osoby, które się bardzo lubi, jakoś się ze sobą nie zgadzają. No i Desmond Tutu, jeden ze starszyzny szczepowej ludzkości. Trochę zabawny, mądry. Szkoda go, szkoda ich wszystkich. No i tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, dzięki, że mi towarzyszyliście. Podejrzewam, że nie wszyscy i nie do końca, ale miło mi było. Trzymajcie się, cześć.